Ośrodek wygląda całkiem fajnie. Porządna ława. Co nie? Ty, udajemy się do góry. O, jaki dywanik jeszcze na tych schodach, nie? Fajnie, nie? Stara instalacja, gówno, niezabezpieczenie. To jest stosunkowo duży budynek. Nie, taki duży. Czekaj, pokoje. O, fajna kuchnia. Zerkniemy do kuchni. No, pusta jest. Widzę, że fajnie było grzebane w bułkach, widzisz? Chodź, przejdziemy. Przejdziemy w głąb jeszcze. Co mówisz? No. Czekajcie, przejdziemy, zobaczmy jakieś pokoje. Wiesz co, większość pokoi jest pusta z tego co widzę. Tu jest jakieś stare wino. Tu nawet łóżka nie ma. 1857. Ciekawe. Nie? Czekaj, ja sobie zmienię ten tryb nagrywania. Dobra, udajemy się dalej. Wyłączę lampę, żeby nas nie było widać przez okna. O! Fajna sala, nie? Była nawet taka świetlica, nie? No tak, ja bardziej chyba to... Czekaj, bo... jakieś krasy. Dobra, idziemy wyżej, chodź. Budynek jest wysoki, a my jesteśmy na samym dole w sumie. Jakie fajne beczki, patrz. Widzisz? Idź. Klucze. Ty widziałeś, jakie to są berloczki? Kasia? Nie. No patrz, jakie są rurloczki w drzwiach. Beczki. Takie beczki. Dobra, czekaj, bo ja lampę włączyłem i... Dobra, przejdziemy wyżej, nie Arturek? Przejdziemy. Co za co? Przejdź. Czekaj, Mariusz? A jesteś, dobra. Żebyśmy się trzymali w miarę razem. Młody Urbeksowicz ciśnie. Ty, ja w jego wieku to ja robiłem, Urbeks to robiłem na kanałach, kurde, się do kanału gdzieś wrąbałem. Czekaj. Co masz po mnie? Że tu się zaczyna stan zmieniać. Jestem No ale patrz, jakie tutaj widzisz? No. Na zlew takie, jakby jaka karczma, nie? Czekaj, tutaj nie można na bok zjechać, bo lokalizacja będzie sprzedana bezczelnie. Niestety prądu nigdzie nie ma. O kurczę! Grubo, ty to jest grubo. Cicho. Jakiś magazynek. W sumie ciekawe dosyć. Jakieś stare ze skóry. Klapki. No wiem, czekajcie, przejdziemy tutaj. Bo tu widzę, że się zaczyna robić ciekawie. Czekaj, lampa na full. Niestety tutaj się nic nie da zapalić światła. Apteczka. Jest bardziej taki magazynek stolarski.
tego co tu widzę. Ale rzeczy jest sporo. Naprawdę sporo. Masakra ty. Fajnie to wygląda, kurde. Pierwszy raz widzę taki opis, z takim wyposażeniem. A, ty pierwszy raz widzisz takim wyposażeniem. Pełno korków. Dobra, a fajnie to wygląda. To ja ci powiem, że tak klimacik, który ja lubię. Ciekawa miejscówka. Czekajcie. To jest pusto. Co to jest po bokach? No 2012 ostatni ten kalendarz. Ty chodźcie tutaj. Nie wiem. Widać klucze kogoś. Skóra. Fura, skóra i komura. Ubikacja. Ale tutaj raczej nie będziemy się ładować. Czekajcie. Wszędzie są lampy powykręcane awaryjne. Tutaj patrzcie, czy nie ma jakichś czujnik ruchu. Tutaj. Chodźcie tutaj. Też jakiś magazynek zaczyna śmierdzieć tutaj czymś. Wow. Tutaj kotłownia. Piece gazowe. Ty przepotężna ta kotłownia jest. Czekaj, nie słuchaj tutaj. Nie słuchaj, to nie ma sensu. Bojlery do podgrzewania wody. Miejscowa konkretna. Nie będę tutaj wchodził. To jest jakiś tunel techniczny, najprawdopodobniej. Piece gazowe. Piece gazowe konkretne. Nie się tu musiał gaz łykać. I tu już nic nie ma. Dobra. Udajemy się w górę. I teraz biegusiem. Patrzę po nogi. Ty patrz, to jest kanał. Czekaj, dobra. Ty, z którego roku jest ta Coca-Cola? Z którego roku jest ta Coca-Cola? Nie wiem. Kasia, sprawdź tę datę. O fuj. Ile tego jest? Trzeba trochę wygazowana. 21.01.2014. Fajne butelki. Kabina ty. Znaczy brodzik w sumie do kabiny. Patrz, jest sanek. Kasia. Kasia, tutaj zdjęcia można porobić. Masz tutaj latarkę. Dobra, ja się udam tam dalej, bo tu zaczyna się robić ciekawie. Tej miejscówka konkretna, nie? No, opłacało się przyjechać. Chodź. Zobacz, jakie telewizory. Czekaj, spokojnie, bo to jest kolejny magazynek. Ja tu krzeseł, ty. Nie, rzeczy. Coś tam jest śmierdzi. Śmierdzi coś, czekaj. Bo coś mi się tu nie podoba. Co? Raz, że jest podłączenie peksem zrobione. Dobra, trudno. Raz, że jest podłączenie peksem zrobione. Pełno krzeseł i foteli. Nie wchodzi w wibrator. To są materace. Stary kibel. Jeszcze takiego koloru. Już tak kilku chyba nie robią. Dobra, udamy się dalej. Że w sumie zachowujemy się tak głośno, że kurde, żeśmy do siebie weszli. Magazyn opakowań. Tu jest zawór gazu.
taki magazynek drewno, kurde. Oka. O Jezus, jak się o tym dowie więcej osób w tym budynku, to będzie lipa. Chodźcie. Czekajcie. Przejdziemy tutaj, ja tutaj za małe pomieszczenie, a sobie tutaj nic nie ma. Kilka skrzynek na mięso. Czy coś więcej. Chyba dla kota, kurde, bardziej teraz już. Ktoś tu mieszkał. Okna są uszczelnione kocem. Udamy się wyżej. Jest, dobra. Chodźcie. Jakieś rozcieńczalniki, farby. Dobra, daj to. Winda tu jest. Stara waga i zamrażarka. Tu są jakieś chłodnie. Ewidentnie chłodnie. Kurwa, kaladówka. Stara. Co synek? Dobra, chodźcie do góry. Ok, zachodzi mi się cicho, bo myśmy już tam tylko... Tutaj robi wrażenie ten budynek. Może być. Może ktoś tu być. Ale drabina aluminiowa zazwyczaj nie zostaje na opuszczonym budynku nigdy. Główny hol. Czekaj, muszę przyciemnić światło. No teoretycznie tak, tylko że tu jest drabina aluminiowa, której zazwyczaj na budynkach nie ma. Tu może zdjęcie zrobić tego, Kasia. Pełno teczek. Najprawdopodobniej to jest archiwum. Wiesz co? Nie dotykamy tutaj takich papierów. To jest taka zasada, co nas nie interesuje. Recepcja? Gdzie się pan chce zameldować? Piątkę zostawimy mamy. Dobra. Chodźcie, idziemy. Komputer, drukarka. Ciu. Szafa pancerna. Z jakimiś dokumentami nie ma co tu grzebać. Tu co to się stało? Kto się bawił nieźle w łóżku. Dobra, Artur, czekaj, pójdziemy tutaj. Bo to jest grubo. Widzę, że to jest grubo. Muszę schylić trochę. Wow, pierwszy telewizor na obiekcie. Więc ja muszę schylić ten aparat, żeby nie było widać na zewnątrz, gdzie my się znajdujemy. Ale ośrodek konkretny jest. To są pokoje tylko, więc nie będziemy tutaj dłubać. Czekaj. Nie, tutaj też. Pokażę te pomieszczenia. Udajemy się na wyższe kondygnacje, nie? Ja muszę trochę bardziej się skupić na tym filmie, bo chyba bardziej skupię na oglądaniu, tak? Tu już widać stół do ping-ponga. Zaraz przejdziemy w jadalnię. Ekipa Urbex Nalot. Dwa atakuje. Zaraz wrócimy na kuchnię.
Dobra. Piękna sala, dosyć duża. Stół bilardowy. Niestety już bil nie ma. Została tylko jedna, jeszcze biała. Uszkodzona. Uszkodzona jest. Ale zobaczcie, jakie dziury. Jakie dziury? No bo tu rzucałeś monetę. A tu się pokazywały wszystkie bile. Jak wrzucasz, gdziekolwiek byś bile wrzucił. Czekaj, ona się już nawet nie chce turlać. To ona tymi kanałami powinna dopłynąć i tam wypaść. Tutaj wypadła. Ale. No ale biała powinna wypaść tam. Tylko że widzę, że ktoś już tutaj to rozwalił. Bo tu wrzucałeś normalnie monetę. Zwalniało blokadę i wysypywały się bile. Na ostatnich zdjęciach jeszcze bile były. Dobra, tutaj można fajne zdjęcie zrobić tego stołu, widziłem. No dosyć ciekawie to wygląda, trzeba przyznać. Chodź, chodź, chodź. No tu jeszcze podejrzewam, że jeszcze jakieś rzeczy będą. Mateusz! A tu jesteś. Z czym się nazywasz? Czekaj, ty jesteś. Z kuchnią, jakiś ten jadalny. Dobra, przechodzimy na jadalnię. Śniadania 8:30. Obiady 13:30. Kolacje. No chyba się nie załapaliśmy na nic. No niestety. O, robi wrażenie to pomieszczenie. O, pianino. Nie działa. Nie, nie działa. Widzę, że pedał jakiś zblokowany chyba. Ty, elegancko to wygląda, zwróć uwagę. Młoteczki. A Jezu, połamane są te. Zagraj na tych. Tych, co działają. No, sprzęt się sypie, no. Usiądź sobie do tego. Dwoma rękami zagraj. Ale nie tutaj, bo tutaj nie działają te klawisze, bo ktoś połamał młoteczki. Tam. A daj w murowanej winnicy. Długo też będziemy czekać? No. Nie, jedną ręką zagraj, bo tylko jedno działa. Nie, no to, ale zagraj, tu masz dźwięk C, to od tego się pójść. W tą stronę. Co? No niestety, są młoteczki połamane. Bo ktoś musiał połamać. Młody już zajęty graniem. Przejdziemy w głąb. Jaki fajny wózeczek. Stary. Wydawanie posiłków. Kto jest głodny? Tu już wyłania kuchnia. No, kuchnia jest całkiem. Fajna. Dosyć duża zresztą. O, tym się jeszcze nie spotkałem na Urbexie. Gaz jest, podłączane są te palniki. Co oni tam robią? Maszyna do krojenia chleba. Kiedyś chleb trzeba było kroić samemu, nie? O, nie, że teraz jak się kupuje krojone. My tutaj. Zaś piec.
Dosyć fajne. Kiedy macham tą kamerą jak batem. Jeszcze chochla wisi. Co? Czekaj już. O, ktoś robi tam zdjęcie. Patrz jakie kubki. Chyba litrowe te. Dobra, idę stąd. Kot gaśniczy, żeby coś się podpaliło. Szkoda, że te pianino jest rozwalone. Wow. Ty patrz, to jest jeszcze klatka schodowa jedna. A byśmy nie uszli, to byśmy zeszli na kuchnię. Co to jest ciekawego? Lodówka. Poważna sprawa. Dobra, chodź, przejdziemy jeszcze. Patrz. Pomieszczenie z nadmuchami, z wentylacją. Sobie pompowało pewnie powierzchnię do całego obiektu. ...2007 rok. Słabo z tą ostrością. Dobra, przeznać artykuł. WC, ale WC nas nie interesuje. Czekaj, bo jeszcze nie byłem w sumie tam. Stupień pongowy jest, ale go nie pokaż, bo nie ma piłeczki. Czekaj, bo za nisko trzymam tą kamerę. Grzejniki już niestety pokradzione ze ścian, nie? To jest konkretna miejscóweczka. Wiesz, takie korzenie. Dzieci rysowały na takich właśnie farbami. Dobra, młode, że co? Jest tylko satelita leży. Patrzę. Taka satelita leży. Co? Masz kamery i komentuj. Później to. No to teraz idziemy do kolejnej jadalni, która już jest gdzieś. Nie mów się do prawa. Okej, okay, gdzieś jest. Za chwilę będzie. Ale ja za bardzo tak nie umiem kamerować jak mój tata. O, proszę, znowu pieńno. Ciekawe, czy da się na nim zagrać. Przecież nie da, próbować. Nie, bo przecież to jest piętro wyżej. To jest to samo piętro. Czekaj. No nic, z tego miejsca się będziemy z wami żegnać. Nie zapomnijcie za naszego kanału. Wejdźcie na Instagrama, na Facebooka i komentujcie. No nie. Dobra, może nie zapomnę nas subskrybować. Nic, fajnie wygląda ten stół bilardowy. I z tego miejsca będziemy kończyć.